Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Jak słyszycie, no za płotem, no psy ujadają. Ja nic na to nie poradzę, bardzo mi jest przykro. Ale co dzisiaj? Jak widzicie, ognisko przede mną i tutaj mam taki piecyk, na którym postawię mój żeliwny garnek. Nie będzie to kociołek taki, który zawsze tu robiłem, ponieważ kociołek mi mój trochę zaniemógł. A więc, co będziemy dzisiaj gotowali? Będziemy robili gulaszową, taką prawdziwą węgierską gulaszową, bo jak to przecież mówią, Polak, Węgiel, dwa bratanki, tak? No to spróbujmy też takiej pysznej, tradycyjnej ich gulaszowej. A więc postawimy garnek na ogniu, niech się zaczyna rozgrzewać. Teraz pokroimy kawałek wędzonej słoniny. Fajny zapach. I kroimy kilka plasterków i pokroimy w kostkę, tak żebyśmy mieli tłuszcz, który nam się po prostu ze słoniny wytopi. Dawno nie kociołkowałem, ale to tylko ze względu na brak czasu. Słoninka wędzona, pokrojona w kostkę, ona jest przepyszna i mięciutka, więc wrzucamy. Czego będziemy robili w ogóle naszą zupę gulaszową? Użyję karkówki. Mógłbym użyć wołowiny, ale wiecie, karkówka jakoś lepiej mi jako mieszkańcowi Polski bardziej pasuje po prostu. Garnek jest już troszeczkę rozgrzany. Pierwsze co zrobimy na taki jeszcze nie bardzo mocny, gorący tłuszcz, wsypiemy kminek. Kmin rzymski. Nie kminek, tylko kmin rzymski, który troszeczkę się podpraży i będzie jeszcze bardziej aromatyczny. Może troszeczkę otworzę, o mój piecyk, niech więcej troszeczkę dostanie teraz na początku ognia. Świetnie. I co teraz? Właśnie, cebulkę mam przygotowaną, pokrojoną. Pomidorki, zobaczcie, mam tutaj kilka pomidorów już obranych ze skórki. Jak obierać pomidory, to no chyba nie muszę wam mówić, ale i tak wspomnę. Po prostu nacinam z góry, robię taki krzyżyk nożem i zalewam gorącą wodą, taką gotującą się, i zostawiam na 10 minut i ta skórka, ona sama po prostu odejdzie. Teraz wrzucę pokrojoną w kostkę cebulę. Ja już mam ją pokrojoną. Ale pięknie skwierczy. Łycha taka porządna, taka musi być. Teraz pokroję czosnek. Ja mam młody czosnek, taki świeżutki, z ogródka. No nie z mojego oczywiście, bo ja nie mam ogródka jeszcze, ale będę miał. I wrzucam do cebulki. Teraz bardzo ważną rzeczą jest dodać wędzoną paprykę. Ja ją teraz wsypuję, żeby ją jeszcze troszeczkę bardziej przyparzyć. Cebulka podsmażona, teraz wsypiemy karkówkę. Karkówkę mam już pokrojoną w takie nieduże kawałki, zobaczcie, no ale też nie za małe, więc podsmażamy. Mam również kość, zobaczcie, od schabu, którą wrzucę, ale to dopiero za chwileczkę. Najpierw podsmażymy mięso. Pokroję dwie łodygi selera naciowego. Więcej nie musimy dodawać, bo będziemy jeszcze dodawali korzeń. Wrzucamy seler naciowy. Nie musimy się ze wszystkim spieszyć, mamy czas. Teraz pokroję marchewkę. Mam tutaj kilka marchewek, pietruszkę,
seler korzenia. Właśnie jeszcze pokroję najpierw seler korzenia i wymieszajmy. Teraz będziemy kroili papryki. O, mam tutaj kilka pięknych, kolorowych papryk. Damy czerwoną taką. A może to tu postawię. Teraz pieprz. Sól. Kilka ziaren ziela angielskiego. I jeszcze troszeczkę kminu. Kmin w takiej zupie jest bardzo ważny. Jeszcze wkroję jedną żółtą taką paprykę ładnie. Teraz czas na pomidory. Musimy je trochę posiekać. Gotowe. Teraz wszystko dokładnie wymieszajmy. Już wygląda bardzo smakowicie. Jeszcze wrzucimy jedną papryczkę chili, bo zupa gulaszowa musi być pikantna. I teraz zalewamy wodą. I tak jak mówiłem, mam tutaj kość taką ze schabu. Wrzucę, żeby zupa była jeszcze bardziej treściwa. Przykrywam. I gotuję jakieś 25 minut. Po tym czasie dorzucę ziemniaki i będę gotował też około 25 minut, aż ziemniaki będą miękkie. I zupę jeszcze przyprawimy i powinna być gotowa, więc spotykamy się za chwilkę. Mięso już jest prawie mięciutkie, więc teraz wkroimy ziemniaki. Ziemniaki kroimy grubą kostkę. Ja dzisiaj będę robił bez kluseczek, które oczywiście przy gulaszowej zupie są obowiązkowe, ale po prostu nie mam czasu, żeby się z nimi bawić. Bo to jest, jak pamiętacie Państwo, zacierki. Robi się je podobnie. Palcami, kuleczki i po prostu wrzuca się do zupy. Słońce mi zaszło. Zaraz będzie padało, ale właśnie mam takie szczęście do kociołkowania ostatnio. Dlatego tych przepisów nie ma tak aż wiele. I bardzo, bardzo ubolewam nad tym, bo uwielbiam siedzieć przy ognisku i gotować. Zobaczcie, jakie to jest gęsta, pożywna zupa. Ona byłaby jeszcze bardziej gęsta. Ona byłaby tak lekko zaklepana, gdybyśmy właśnie dodali te kluseczki. Ale uwierzcie mi, naprawdę nie chce mi się ich robić. Sprawdźmy na sól.
Myślę, że koniecznie trzeba dosolić. I troszeczkę jeszcze pieprzu. I teraz będziemy gotowali do momentu, aż ziemniaki praktycznie się nie będą rozpadały. One jak się tak rozgotują troszkę, to nam troszeczkę zagęszczą tą zupę. Ona będzie taka bardziej zawiesista. A więc do zobaczenia za jakiś czas. Zupa jest gęsta, aromatyczna i gotowa praktycznie do spożycia. Ale jeszcze brakuje trochę zieleniny. Wkroję natki pietruszki. Wrzucamy. O. I musimy dobrze wymieszać. Teraz wyjmę porcję dla kucharza, a więc tą kość od schabu. Patrzcie, jaka apetyczna. Uwielbiam takie kostki. Posypię sobie solą i poobgryzam później. Ona jest najlepsza. Dobrze, a teraz próbujemy bohatera naszego odcinka, a więc zupy gulaszowej bez gluseczek. Wygląda przecudownie. Zupa jest naprawdę aromatyczna i pyszna. Nic dodać, nic ująć. Mogłaby być troszeczkę bardziej zawiesista. No ale znowu będę przypiję do tych kluseczek, których nie dałem. One by sprawę załatwiły, bo zwykłej zaklepki robić nie chcę. Więc musi zostać tak jak jest. Ale w smaku jest cudowne. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.